Project Lead to nadchodzący Extraction Looter Shooter, oczywiście z wątpliwej jakości. Ostatnio odbyły się zamknięte testy. Gra ma wyjść w ciągu kilku miesięcy, już w Early Accessie. Graficznie gra prezentuje się nawet ok. Gra jest stworzona na silniku Unreal Engine 5. Ma gigantyczne problemy z optymalizacją, słabe animacje, system ekwipunku, całe UI też wygląda, jakby to był gotowy z Unreal Store'a. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko, jeżeli twórcy korzystają z Unreal Store'a, bo po to to jest, po to ktoś to sprzedaje, żeby ktoś później tego używał. Tylko że jak chcą zrobić grę, która będzie traktowana na poważnie, no to przydałoby się to zmienić. No UI to nie jest coś, co jest giga ciężkie do zrobienia, rozumiem tam jakieś asety typu domki, tekstury i tak dalej. Dodatkowo AI w grze to jest po prostu dramat. Nie biją totalnie damage'u, oni w ciebie strzelają, a tobie schodzi po 1 HP. No i gra ogólnie jest dużo szybsza, dużo bardziej casualowa, otarkowa. Ale w tle mamy dramę. Mianowicie są podejrzenia, że w tej grze macza palce Sergej Titov, czyli twórca WarZ, Last Man Standing, Shattered Skies, największych tak naprawdę skamów gamingowych. Jeżeli ktoś się interesuje branżą i powiesz mu Sergej Titov, to on będzie wiedział, że chodzi o skamy. Powstały filmy na YouTubie, ja jeden podlinkuję wam w komentarzu albo w opisie, że ludzie, którzy wcześniej pracowali nad takimi grami jak właśnie Last Man Standing, Shattered Skies, pracują też właśnie nad tą grą. Dodatkowo inwestorem, jednym z inwestorów jest właśnie wspomniany wcześniej Sergej Titov. Twórcy oczywiście na Discordzie się od tego odcinają. Mówią, że wcale tak nie jest. No ale wiecie, no. Jeden twórca dostał DMCA, ściągnęli mu film za to, że nagrał film na ten temat. Oni się chwalą firmą Eroctica, to jest tam tarkowowski gracz. Ale z tego co ja zobaczyłem, to jest to, no, idiota po prostu. Wrzucił film, że broniący ich, oni to wrzucili na Discorda. Oczywiście chwaląc się, że chłop nas broni. A jedyne argumenty w tym filmie są takie, że no, bo ja grałem kiedyś w WarZ, wszyscy grali w WarZ i w ogóle jest, było zajebiście, jest fajnie, że ta gra to nie skam. Więc takie są jego argumenty. Ja oczywiście za punktowanie tego dostałem bana na ich Discordzie. System monetyzacji też jest średni i raczej polecałbym nie kupować preorderów, bo ostatnio były testy. Niektórzy ludzie dostali testy za darmo, ale jak chciałeś mieć dostęp zapewniony, 100%, no to musiałeś kupić Founders Packa za $90. Oczywiście w tym Founders Packu jeszcze dostaniesz tam dodatkowe miejsce w staszu, dodatkowy hajs na start gry i tak dalej, i tak dalej. Ja pewnie grę sprawdzę jak wyjdzie, ale będę miał z tyłu to, że za tą grą stoją ludzie od największych gamingowych skamów. Nie polecałbym kupować Founders Packów, a na pewno nie tych najdroższych. No i to, że zostałem banem na Discordzie przez to właśnie, żeby punktowałem ten śmieszny film Eroctica, no to też na pewno będę patrzył na to inaczej. Możecie napisać, co wy o tym myślicie, ale no jak dla mnie to są dużo lepsze Extraction Lootery. To znaczy są, nadchodzą dużo lepsze Extraction Lootery bez tej właśnie historii, bez tego backgroundu skamerskiego.